Urodziny 21 niestety mi dzisiaj wypadły. I napierdzielamy go pasem. O. 10 tysięcy subskrypcji u Borysa na kanale, dobijacie. U mnie 30 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Jadę do Tajlandii, do Borysa. Będziemy razem trenować i bardzo dużo vlogować. Siemanko mordeczki, ja jestem Meduza oficjal. Zostawcie łapkę w górę i suba. Dzisiaj mam przyjemność zrobić trening z Borysem Mankowskim i z Mutancikiem, z moim przyjacielem od dzieciństwa, który wciągnął mnie w sumie do tego sportu. Lecimy, zobaczymy jak sobie poradzę na treningu. Dla mnie to jest kurczę w sumie zaszczyt, że trenuję z zawodowcem i będzie na pewno ogień. Będzie ogień, więc oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, suba i miłego oglądania. Byczki. A z tym subem i lajkiem to bez kitu zostawcie. Pozdro. Tylko jedno w życiu pewne. Nieważne jaki mamy start, tylko finisz to dobiegnie. Od tego wszystko jest zależne. Pracujesz ciężej, uczony błędem. Tylko jedno w życiu pewne. Nieważne jaki mamy start, tylko finisz to dobiegnie. Od tego wszystko jest zależne. Pracujesz ciężej, uczony błędem. Rozumiesz mnie? Dobra mordeczki, lecimy na trening. Jesteśmy minutę spóźnieni, ale myślę, że to nie jest żaden kłopot. Kurczę, no ciągle czerwone światła, korki, masakra. Dźwig, normalnie, zajebisty dźwig, zobacz. Dźwig! Tylko wszystko jest zależne, pracujesz ciężej, uczony błędem. Wjeżdżam do ziomka, kręcę OCB, godzina 4:20. W ogóle powiem o co tu chodzi, nie? Jest taki motyw, że Meduza ostatnio startował w brazylijskim jiu-jitsu. Nie popisał się jakoś rewelacyjnie, ale trzeba pamiętać o tym, że ty był 20 kg cięższy, nie? Ale mimo tego, że był już cięższy, to teraz wzięliśmy do nas na zawodową grupę na brazylijski jiu-jitsu po to, żebyśmy podnieśli jego level wyżej. I mimo tego, że jego przyszli zawodnicy i przeciwnicy będą cięższy od niego nawet o 40 kg, to nadal będzie dawał radę i będzie ich ścisnął, dlatego że ich bierzemy tu. Kolejna sprawa jest taka i dla mnie to jest bardzo ważne. Jesteśmy w klubie Czerwony Smok i będzie on trenował w klubie Czerwony Smok zapewne do gali Fame MMA 3, tak? No nie właśnie. Wiadomo, czy 3, czy 4, ale czy 3, czy 4, czy 5, nieważne, będzie w każdym bądź razie gdzieś tam startował. I teraz o co chodzi? Nie może to być taki youtuber jak te inne łochy youtuberzy, którzy na przykład kopią i kłamią sobie nogi na innych, nie? I to nie może być siara. Że to ma być gość, który wymyślicie, że będzie, o youtuber sobie przyjdzie się napierdzielać, a on przyjdzie i spójrzcie komuś. I o to ogólnie w tym wszystkim chodzi, żeby pokazać, że jesteś w stanie zrobić z gościa youtubera kozaka. I tak to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Ja tym wszystkim pomagam i generalnie do tego dążymy, nie? Co prawda Meduza już miał jakąś przeszłość w brazylijskim jiu-jitsu, bo to nawet zradę z Mutancikiem, który również też tam jest, który jest mega kocurem. Generalnie będziemy dalej ciągnąć to tak, żeby to wyglądało mega profesjonalnie, żeby to nie był tak jak powiedziałem, Łoszek jakiś tam, tylko żeby był kozakiem. Także dzięki Borys, lecimy. Nie, 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 nie
Masakra. Myślałem, że będzie gorzej, nie jest źle. Faktycznie może poddać na tym fejmie, naprawdę. O, tak, no. Tu każdy jeden to zawodnicza po... grupa, tak? Grupa zawodnicza. Zawodnicy, nie? Także tutaj jest mocna ekipa. Nie ma miękkiej gry. No. Lepiej spaść z wielkiego konia, nie? No, najlepiej z lepszymi trenować, tak? No. Lepszymi oczami, wtedy jest progres, tak? Ciągle podwyższać swój poziom, tak? Do niczego okay. Lepszego. Będą mnie bić pasami teraz. Urodziny 21, niestety mi dzisiaj wypadły. I napierdzielamy go pasem po dupie. No ja? Dzisiaj nie siądę przed kompa chyba. Znaczy tego, że będą na 21 urodziny, musimy dosyć mocno go uderzyć tak, żeby na swoim debiucie w MMA nie odczuł żadnego bólu, żeby był przygotowany. Do pierwszej krwi, tak? Do pierwszego pęknięcia teraz. Lekko, Borys! Trzy. 10. Ten też się nie lubi. A już 11? Dobra, 12. Teraz aby do grabarza. Pamiętaj, aby do grabarza. 14 to było. Bo to nie ma być zawodzik jiu-jitsu, więc wypieprzamy już ten pas. Nie? Teraz kiki. Teraz będą low kiki. Do końca. Dawaj, dawaj. Lowy. Ale teraz nie działa, dawaj, lowy. Teraz ja. Aj na drugą. Ja nigdy nie przyjmowałem low kiki. Dawaj drugą. Tak, napnij nogę. To jest przyspieszony kurs tworzenia z youtubera zawodnika MMA. Dobrze! Daj prawo! 18! Dobrze! Ostatni low kick, a potem będą dwa bebechy. Uwaga! Ja mówię na to, a ja bym lepiej leciutko kopię, ale to nie ma. Tu jest jakiś podstęp! Lekko, ja kopię lekko.
3 days later. Ty o 19 i ty! Halo, halo! O, mamy ostatnie dwa. Meduza do góry łapy i teraz uderzamy na brzuch albo prawy, albo lewy. Zostały nam dwa. Proszę. Ale... Nie! Dawaj. Na ty brzuch. Halo, uważaj! Do góry łapy! Do góry łapy! Tu uderzę, nie? Nie, tu, nie, tu, nie, tu, tu uderzę, tu, nie? Stoj pod ścianą najlepiej. Ale najgorsze jest to, że ja z nim walczyłem, ja wiem, jaka to jest siła. To jest, jakbym nie wiedział... Lekko uderzy, lekko uderzy. Napnij. I wypuszczajcie. Wypuszczajcie. Odruch, odruch, bez parówki. Stoisz pod ścianę. Został jeszcze jeden, żeby nie było. Dobrze. Brawo! Jak przyszedłeś ten krzest, to jest najlepszy trening, to jest wszystko. Dobra, dałem radę. Jest okej. Meanwhile. Bordecki, właśnie kręcimy odcinek do Kopi Boksuj. Nowy kanał na YouTubie. Jak ktoś się interesuje sportami walki, to zapraszam. Meduska oficjalny Borys jest pierwszym gościem na kanale Kopi Boksuj, także warto zobaczyć. Macie link w opisie. Pozdrawiam. Piotr Niedzielski dał mi challenge, żebym 10 razy odbił tak piłeczkę. Spróbujemy oczywiście. Musisz zacząć delikatnie. Musisz się skoncentrować na tej piłeczce. Dawaj. Położysz sobie nagłówkę. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Dwoma rękoma, tak? Ciężko ty, bo to... Dobra. Wiem, szanowni. Bo fajnie, ty. Daję ci to na tydzień czasu, masz tydzień czasu, czekaj, minimum 10 razy odbić. Dobra. No, od razu żywo jest zbudowane. Potrzebuję na tydzień czasu. Ty, ale jest ciężkie na maksa. Długo się tym bawisz? No, jakiś czas. Trzeba delikatnie. Też tak zaczynałeś, czy od razu ogarniałeś? Podobnie jak ty zaczynałeś. Jak ja patrzałem co dziwa na ciebie, to jest nierealne, co nie? Czekaj. Kolejne wyzwanie. Mamy tutaj naszego potwora Michała Pietrzaka, który trenuje zapasy styl klasyczny od... Od kiedy trenujesz? Nie wiadomo. Ojej. Z 20... Ile masz lat, Michał? 31? Tak. 31 lat, a trenuje jakieś 34, no to już możecie sobie domyślać się, jak długo on trenuje zapasy. Generalnie ma wszystkie tytuły, jakie są możliwe w Polsce, także jest mega przekozakiem. A teraz pokażemy wam, bo Meduza bardzo chce się nauczyć suplesa, rzucać suplesa, ale to nie jest taka pierwsza, lepsza technika do nauczenia. Także najpierw pokażemy, jak to wygląda, później Michał zaprezentuje na Meduzie i zobaczymy, czy nadal będzie chciał się uczyć. Dawaj. Szybko, nie? Nie da się rozku tutaj, żeby mnie nie wyrzucił z klatki. Uwaga! Tłumaczysz to, mam? Nie. Zabij mu uczyć. Żartowałem, nie jest tak źle. Ja chyba na to nie idę. Dawaj! I teraz Meduza, uwaga. Głowy w nim. To. To. Yeah! Luźno! Gdzieś było luźno. Kurde, przeżyłem cały trening, urodziny z suplesa. Dobra, Borys. Dobra, Bordeczki, słuchajcie, jesteśmy już po treningu. Borys, powiedz, kurczę, jak Meduzce idzie. Czy jest dobrze, czy słabo, czy do poprawy, jak to wygląda? No patrzyłem ostatnio na jego walkę na YouTubie i widziałem, że coś tam się kula, coś tam umie, więc nie, od razu się nastawiłem na to, że nie będzie źle. I tak jak myślałem, nie było źle. Jest do roboty, jeszcze coś tam, wiadomo. Nie jest jeszcze mistrzem i czarnym pasem, ale wydaje mi się, że można z niego zrobić niezłego zawodnika, a więcej może opowiedzieć o tym na pewno Mutancik, gdyż to on będzie wprowadził jego parter. Jeżeli będzie trenował, skupi się na treningach, będzie trenował tutaj z nami, z taką ekipą jak trenujemy, sami zawodnicy praktycznie, no to myślę, że progres będzie z dnia na dzień. Tylko nie będzie ciągle progresował. Dzisiaj jeszcze robimy drugi trening. Dzisiaj robimy jeszcze drugi trening, zgadza się czy nie? Zrobimy ci jeszcze jakiś trening, tylko musimy pomyśleć o jaki. Mordeczki, lecimy teraz sobie zjeść obiadek. Ja jestem jeszcze na czczo, a jest już godzina, już wam powiem która. 14.30, jest z nami jeszcze fan Borysa największy. I postanowiliśmy, że go podwieziemy do miasta, jak go spotkaliśmy, to niech z nami leci. Hamburgery czy meksykańskie, kurwa, czy co? No właśnie, co? Ja wszystko do pyska wsadzę teraz. Albo jakąś blondynkę, jak coś tego. To Borys. Myśliciel, co? Blondynkę jakoś czy coś.
Nie, ja takie zdrowie się nie bawię, bo moja by mnie zabiła. Nie ma tak po prostu chwileczki czaka. Klasycznie. No czy ty zwariowałeś? Zabrałeś takie knajpy, których w Szczecinku nie doświadczyłeś. No. Ze Szczecinka, nie ogarnia. Problem jest z tym, albo na przykład, że ma milion subskrypcji na YouTubie, nie? Ale nie przekłada się to w żaden sposób, nie? Na wiedzę o kulinarną, nie? Trzeba mu pomóc. U mnie to wygląda, ja jestem bardzo wybredny. Tak o. Albo po prostu na przykład papardelę z kurczakiem, jakieś do tego feta, szpinak, pomidory. Feta? Tak o. Taki ser. Nie, tak o. Papardelę z piersią z kurczaka tutaj, bez borowików. Okej. I będzie gitarka. Meduza za dużo czasu poświęcił i znaczy spędził z tym, z Lordem. Krużwilem. Lordem Krużwilem, mu się troje w głowie popije. Jesteśmy w bardzo ekscesywnej knajpie, aż za bardzo, nie? Jakbyście dobrze się słuchali nawet w tą muzykę, która jest w tle, to możecie sobie wyobrazić, jaki tu jest klimat. Ale Meduza tak mówi, kurde, nie wiem czy to zjem, nie wiem czy to jest dobre, bo ja nie, bardzo... nie wiem czy to sprosta jego moim wymaganiom. Dobrze, że nie wziąłem do maka. Ja lubię prostą kuchnię. A maka lubisz? Ogólnie. Maka lubię. Borys, jedziemy do Maka? Do McDrive'a, na szybko. Najbardziej chamską rzecz, jaką zjadłem w życiu, to dwa razy w tygodniu musiałem mieć wątróbkę z cebulą, z kapustą kiszoną i z kaszą gryczaną. Czemu? Czyli zestaw, którego nienawidzę. Nie? Jedynie wątróbkę zjem od mojej babci. A resztę no nie mogę tylko odkonać. A czemu? Już jadłem. No bo tak miałem diecie rozpisaną. I generalnie... A nie można było zamienić? No nie można było. Czemu? Już miałem dosyć tego. Kurde, przez te zdrowie to pytają. Jak osiołek zeszedł. I wziąłem to, wrzuciłem to do miksera, wszystko to zwieliłem i to wypiłem. Więc myślałem, że się zbełtam, nie? No mega masakra, nie? Mega. Dobra, po obiadku Borys zaprosił na deser. Zobaczymy jaki, czy jest dobry, czy nie? One są takie słodkie, czy są takie... Maxi King jest zajebisty, no tak? On jest... Meduza nie ma dzisiaj łatwego dnia, zaczynamy kolejny trening, tym razem stójkowy. Będzie kopał i uderzał swoimi pięściami, zobaczymy, czy są wytrzymałe. Stara się być tylko lewy prosty, nie? Bo pamiętajcie, że macie też z wody, nie? Czyli ja nie muszę tylko bić jak, wiesz, automat, maszyna, tylko mogę sobie, nawet wręcz muszę, nie? Trochę postraszyć, pozwolić i sobie wybieram pojedyncze, podwójne, lewe proste. A ten, który siedzi tutaj, wywołuje presję, może być tylko ciosy haki albo sierpy. Czyli on nie ma w ogóle prosty. On ma za zadanie podejść blisko i uderzyć albo hak, albo sierp, a ten, który zostawiam na klatce, może pić tylko lewy prosty, nie? Dwie sekundy. Czas. Uwaga, mordeczki, to dedykuję dla was. To było dobre.
To wszystko, panowie. Dziękujemy ci. Proszę. Dziękujemy wam. Nogi, kopanie. A kopanie, jak masz ochotę pokopać, to jak wiecie lub nie wiecie, chyba wiecie, bo gadaliśmy się o tym, wylatuję do Tajlandii już w sobotę, także jak coś, to wpadajcie i tam się połóżcie pokopać. O kurde. Stajami. Mordeczki, jest taki ogień, że masakra. 10 tysięcy subskrypcji u Borysa na kanale dobijacie. U mnie 30 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Jadę do Tajlandii, do Borysa. Będziemy razem trenować i bardzo dużo vlogować, także robicie to, co trzeba i będzie niezapomniana historia na polskim YouTubie. Pozdro! Yo!